Informacje Kultura Sport, Krzysztof Chile, dzień dobry. Dzisiaj w godzinach południowych strażacy zostali powiadomieni o pożarze traw w rejonie ulicy Rydzyńskiej. Nieskoszone trawy stały się pożywką dla podpalacza. Bardzo silny wiatr potęgował pożar, który w szybkim tempie przemieszczał się w stronę zabudowań i lasu. Kilka jednostek, które brały udział w akcji gaśniczej, musiało w wielu miejscach stawiać opór żywiołowi. Grząski teren uniemożliwiał dojazd ciężkich wozów bojowych do centrum pożaru. Dlatego strażacy musieli stosować bardzo długie węże oraz używać sprzętu ręcznego. Na miejscu akcji zjawił się również leśniczy, który z niepokojem obserwował rozwój wydarzeń. Po 2 godzinach akcji pożar został opanowany, jednak jednostki pozostały na miejscu w celu zapobieżenia ewentualnemu wznowieniu pożaru. Wypaleniu uległo około hektara pól. Strażacy apelują o niewypalanie traw, lecz ich koszenie. Być może jutro rozwiąże się problem uciążliwego sąsiada, mieszkańców jednego z bloków przy ulicy Dolnej. Od dłuższego czasu lokatorzy tego bloku skarżyli się pracownikom administracji na przykre zapachy rozchodzące się na klatce schodowej. Jak się okazało, powodem tego był lokator mieszkania na parterze, który nie zachowywał najmniejszych przejawów higieny. Dziś przedstawiciele sanepidu, opieki społecznej i administracji nr 4 w asyście policji mogli przekonać się o słuszności skarg. W mieszkaniu człowieka, który niedawno opuścił szpital psychiatryczny, panuje niecodzienny bałagan. Porozrzucane śmieci, odchody na podłodze są źródłem niecodziennego smrodu, który nie pozwala na przebywanie nawet na klatce schodowej. Jeżeli jutro sąd wyda decyzję o przymusowym leczeniu psychiatrycznym uciążliwego lokatora, w mieszkaniu przeprowadzona zostanie dezynfekcja. Co zrobić panią? Trzeba. To jeszcze całe szczęście, że my matkę byśmy pochowali. To znaczy już opieka społeczna już poszła pismo. 27 lutego poszło pismo, postaram się, żeby w tym tygodniu można było przebić. Od wczoraj nie mamy obowiązku jazdy z zapalonymi światłami mijania. Jest to ulga dla posiadaczy głównie maluchów i samochodów ze słabymi akumulatorami. Okres jazdy bez zapalonych świateł będzie w tym roku zgodnie z nową ustawą o miesiąc krótszy. Obowiązek ich używania powróci z dniem 1 października. Policja zaleca jednak używanie świateł przez cały rok. Jesteśmy wówczas o wiele lepiej widoczni dla innych użytkowników drogi, przez co zmniejszamy ryzyko doprowadzenia do jakiejkolwiek kolizji. Od 1 marca rozpoczął nadawanie drugi kanał Polsatu Polsat 2. W związku z licznymi telefonami od naszych widzów dotyczącymi emisji tego programu w sieciach telewizji kablowej informujemy, iż jak dowiedzieliśmy się od operatora Gosat Serwis, program wprowadzony będzie do pabieńskiego kabla po uzyskaniu zgody od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Na razie Polsat 2 dostępny jest dla posiadaczy indywidualnych zestawów satelitarnych. Obecność programu przed uzyskaniem wpisu do rejestru o rozpowszechnianiu w sieciach kablowych jest niezgodna z prawem. Czekamy zatem na decyzję Krajowej Rady. Książki to są najlepsi Twoi przyjaciele. Nie wyśmieją, nie zdradzą, a nauczą wiele. Pod takim hasłem w miniony piątek odbyły się w sali widowiskowej w Bychlewie uroczystości jubileuszowe z okazji 40-lecia istnienia bibliotek w Bychlewie i Górce Pabianickiej. 10-lecie istnienia obchodziła Gminna Biblioteka w Piątkowisku. Jest to okres działalności nowej biblioteki, gdyż pierwsze wypożyczenia na terenie Piątkowiska miały miejsce już w 1946 roku. Książki wypożyczała wówczas pani Apolonia Pacholczyk, obecna przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Piątkowisku. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością wicewojewoda łódzki Marian Łabęcki oraz dyrektorka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi. Nie zabrakło również wiernych czytelników bibliotek jubilatek. Stan księgozbiorów w 5 bibliotekach wynosi na koniec 96 roku 52 701 woluminów. Ubiegły rok nie był może rokiem najszczęśliwszym dla bibliotek, ponieważ byliśmy zobowiązani przeprowadzić skontra biblioteczne. Dzieje się to raz na 5 lat, akurat trafiło to na ubiegły rok. Stąd odbiło się to nawet na ilości wypożyczeń, ponieważ obsady w bibliotekach są jednoosobowe. To też jeżeli odbywa się praca skontrowa,
to wtedy wszystkie panie jadą do jednej biblioteki. Poza tym były urlopy macierzyńskie, były urlopy, prawda, wychowawcze. W związku z tym troszeczkę ten stan odbiega od tego, co jest praktycznie na co dzień. Ale też mamy przemiłych czytelników i na przykład jest pan Zygmunt Fuchs, który jest bardzo długoletnim już czytelnikiem biblioteki w Piątkowisku. Mało tego, jest darczyńcą, za co mu bardzo dziękujemy, bo również i swoje książki przeznacza i przynosi do biblioteki. Podczas uroczystości wicewojewoda Mariano Abęcki oraz wójt gminy Pabianice Henryk Gajda wręczyli nagrody i listy gratulacyjne najaktywniejszym czytelnikom i bibliotekarkom prowadzącym gminne biblioteki. Panie Aleksandrze, pamiętam, jak to za ścianą zaczynało urzędowanie paręnaście lat temu. Dzisiaj gratulacje i życzenia dla obecnych bibliotekarek, które, no, jak to jest w pracy kulturalno-oświatowej. Wiadomo, że czynią wszystko, żeby przybliżyć książkę, żeby po prostu miło było przyjść do biblioteki. I tutaj chcę podać nazwiska pań, które pracują w bibliotekach. Pani Aleksandra Pluta, która od 1982 roku prowadzi bibliotekę w Bychlewie. Pani Zosia Choińska, która prowadzi również od 1985 roku bibliotekę w Piątkowisku. I pani Marzena Jędryka, która w 1992 roku przeszła do Górki Pabianickiej i w tej chwili ta biblioteka ma szansę takiego większego rozwoju, ponieważ przenosi się niedługo do pomieszczeń po byłej agronomówce, gdzie również będzie czytelnia z prawdziwego zdarzenia. I z okazji jubileuszy składam bibliotekarzom wszystkiego najlepszego. Jubileusz uświetnił montaż słowno-muzyczny przygotowany przez młodzież drugiego liceum pod kierunkiem pani Bogumiły Paszkiewicz, poświęcony twórczości naszej noblistki Wisławy Szymborskiej. W miniony weekend Pabianicki Świat Kultury został całkowicie zdominowany przez rodzimych fotografików. Wśród wydarzeń kulturalnych ostatnich dni na pierwszy plan wysuwają się dwie imprezy, a obie to wystawy fotograficzne. Otwarcia pierwszej z nich dokonała w piątkowy wieczór pani Grażyna Rotek, kierownik Osiedlowego Domu Kultury przy ulicy Łaskiej, bo właśnie tam swoje prace zaprezentował fotografik Robert Kabryjańczyk. Dobry wieczór. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w Osiedlowym Domu Kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Łaskiej 46 na uroczystym otwarciu wystawy fotografii Roberta Kabryjańczyka. Autor prezentowanych prac jest studentem 4 roku fizyki na Uniwersytecie Łódzkim, a z zamiłowania fotografem. Cały swój niemal wolny czas poświęca tej właśnie pasji. Robert, jak mi powiedział, fotografuje dopiero od 2 lat. Od roku jest członkiem pracowni fotograficznej wraz z innymi młodymi ludźmi w tutejszej placówce. Pracuje pod bacznym okiem instruktora do spraw fotografii, pana Marka Moryca. Prace wykonane przez Roberta Kabryjańczyka będzie można oglądać do 4 kwietnia w sali wystawowej Osiedlowego Domu Kultury we wszystkie dni robocze w godzinach od 14 do 18. Sobotni wieczór natomiast zarezerwowali dla siebie członkowie grupy 41 bis, którzy swoje prace zaprezentowali w Galerii M w Środowiskowym Klubie Kultury Barak, a otwarcia wernisażu wystawy noszącej tytuł Salon Zimowy dokonała szefowa placówki pani Halina Andrzejewska. Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa w Środowiskowym Klubie Kultury Barak Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Galerii M. W dzisiejszy wieczór twórczość swoją, twórczość fotograficzną i plastyczną prezentuje Państwu grupa twórcza 41 bis, która działa tu przy naszym klubie.
Założycielem, opiekunem i instruktorem grupy 41 BIS jest Maciej Michalski, pedagog, artysta fotografik i kontroler grupy, w skład której wchodzą motorniczy Małgorzata Stachelska, konduktor Karolina Łuczyńska, matka chrzestna Aleksandra Walczak, przystankowy Marcin Łaguniak oraz pasażerki Magdalena Jurek i Dominika Kapitułka, a w roli Gapowicza wystąpił Michał Kołodziejczyk. Grupa 41 BIS działa przy Środowiskowym Klubie Kultury od kilku lat, w czasie których jej członkowie prezentowali swoje prace głównie w kraju, a przede wszystkim w rodzinnych Pabianicach, ale również brali udział w imprezach zagranicznych. Wystawa w baraku jest 10. jubileuszową prezentacją ich twórczości. Na nieco obszerniejsze relacje z otwarcia obu wystaw zapraszamy Państwa do czwartkowego magazynu kulturalnego. Miłośników poezji zapraszamy do Osiedlowego Domu Kultury przy ulicy Łaskiej 46-48 na widowisko poetyckie oparte na wierszach Joanny Wiśniewskiej pod tytułem Erotyki z dna pamięci. Oprawę muzyczną przygotował Michał Makulski. Widowisko rozpocznie się o godzinie 18.30 7 marca w najbliższy piątek. W minioną sobotę i niedzielę na łódzkim parkiecie doszło do półfinałowych spotkań pomiędzy ŁKS Żywiec i MTK Star Foods. Nasze koszykarki w obydwu spotkaniach uległy łodziankom. Pierwsze spotkanie zakończyło się wynikiem 81-52, w drugim niewiele brakowało do upragnionego zwycięstwa, ale końcówka meczu należała do ŁKS-u, który zwyciężył 80-78. W najbliższą środę i czwartek zaplanowano przyjazd łodzianek do Pabianic. Jeśli ŁKS-ianki wygrają środowe spotkanie, będą miały na swym koncie 3 zwycięstwa i do czwartkowego meczu już nie dojdzie. W przypadku 2 zwycięstw MTK decydujący o awansie do finału mecz rozegrany zostanie w Łodzi 9 marca. Na zakończonych w Warszawie Mistrzostwach Europy w strzelaniu z broni pneumatycznej w kategorii karabinka juniorów startował pabianiczanin, zawodnik Pabiańskiego Klubu Sportów Ogólnowojskowych Walter Przemysław Bożek. Nasz zawodnik z wynikiem 576 punktów zajął 16 miejsce. Należy jednak zaznaczyć, że startował on z kontuzją palca wskazującego prawej ręki, który dla praworęcznego strzelca spełnia niebagatelną rolę. Życzymy naszemu juniorowi powrotu do pełni formy i sukcesów w kolejnych zawodach strzeleckich. Na dziś to już wszystko. Dziękuję, do widzenia.